Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Któż jak Bóg? Żyjemy w świecie tajemnic. Tajemnice były, są i będą. Zostaną wyjaśnione dopiero w wieczności. Tajemnicą jest człowiek, tajemnicą są różne wydarzenia z naszego życia. Wielką tajemnicą jest sam Pan Bóg. W naszym cyklu sięgamy dzisiaj do numeru 824. Tam najsłynniejsza z Kowalskich, święta Faustyna, niezwykła Polka, sekretarka Bożego Miłosierdzia, mówi o tajemnicach w odniesieniu do aniołów. Posłuchajmy, co napisała. Jest jedna tajemnica, która mnie łączy z Panem, o której nikt wiedzieć nie może, nawet aniołowie. I chociażbym chciała wypowiedzieć, nie umiem tego wypowiedzieć, a jednak tym żyję i żyć będę na wieki. Ta tajemnica wyróżnia mnie od innych dusz tu na ziemi i w wieczności. Bardzo tajemnicze wyznanie. Wiemy, że święta Faustyna jest niezwykle zjednoczona z Panem Bogiem w swojej duszy. Miałem taką łaskę, że mieszkałem z siostrami z jej zgromadzenia pod jednym dachem przez 4 lata, pełniąc posługę kapelana, a było to jeszcze w poprzednim tysiącleciu. I wtedy były wśród tych sióstr takie, które znały siostrę Faustynę osobiście. I pytałem, jaka była. Mówiły, że była bardzo taka naturalna. Naturalna, tak jak inne siostry. Lubiła czekoladę, żarty. Potrafiła dobrze spędzać rekreacje. Miała przydomek teologa, bo często opowiadała o Panu Bogu. Czyli była bardzo zwyczajna, ale była też nadzwyczajna. Była nadzwyczajnie zwyczajna. Było w niej coś, co emanowało z jej serca. To była jakaś niezwykła zażyłość z Jezusem. Teologowie mówią, że mogą to być mistyczne zaręczyny duszy, zaślubiny duszy. Człowiek dąży do zjednoczenia z Panem Bogiem, bo Pan Bóg go kocha i pociąga. I niektórzy mogą dostąpić tego zjednoczenia w jakiś sposób wyjątkowy, właśnie mistyczny. I taką łaskę miała święta siostra Faustyna. Ale ta łaska jest tak niepojęta i tak trudna do opisania, że nawet aniołowie nie byliby w stanie jej zrozumieć. Zresztą pisała, że tajemnica miłosierdzia Bożego jest niezgłębiona nawet przez anielski umysł. Aniołowie, którzy są bardzo inteligentni, dzięki swojej anielskiej naturze, nie potrafią tej tajemnicy zrozumieć. Ona przewyższa ich możliwości intelektualne. A tutaj Faustyna jeszcze dodaje, że to tajemnica, o której nikt wiedzieć nie może. Człowiek może być w coś wtajemniczony i nawet aniołowie nie powinni o tym wiedzieć, bo jesteśmy w oczach Pana Boga kimś uprzywilejowanym, wyjątkowym. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Z nikim Pan Bóg się tak nie jednoczy, z nikim jak właśnie z nami, z ludźmi. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Ktoś kiedyś odważnie powiedział, że się wyzbył fałszywej pokory. Kiedy chce zobaczyć Pana Boga, to rano patrzy w lustro, bo jest dzieckiem Bożym, a dzieci są podobne do rodziców. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo w naszej wolności, w zdolności do miłowania innych i w tym, że także my jesteśmy kochani i miłowani. Cieszmy się z tego. A święci aniołowie niech nas prowadzą do odkrywania tego, co jest w naszym sercu. Bo jak śpiewamy w jednej ze starych piosenek oazowych,
to Ty mieszkasz w moim sercu na dnie, nawet tak głęboko, jak głęboko mieszkałeś w sercu świętej Faustyny. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Któż jak Bóg? Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.